tak, ogólnie dają PetBad, bo jeden. Szukamy takiej nowej serii na kanał Damian Opet, Damian Opet TV, taką serię szukamy, ale to będzie seria taka z gotowaniem, ale będzie, będę nagrywał to, jak będzie oczywiście, mi się chciało, proste, łatwe, przekąskę na grilla. Milena, operator, stanie i pokaże oczywiście, co tu się znajduje. Pędzelek do oleju taki specjalny, tutaj miska psia olejem. Miska i talerz. I jakieś przyprawy, taka klasyczna. Dobra. Mocy wędzony, prażony, plasterki. Dobra. To teraz pauza będzie. Dobra. Już? No już. Dobra. Plasterek bosku, ale może być ten bekon, bo ponieważ to jest takie same i podobne, ale inaczej smakuje, ale bekon bardziej się daje do tego, żeby mieć kanapkę oczywiście taką, jak masz takiego hamburgera. O, teraz zajmiemy się przyprawami. Przyprawy są tutaj sypną. Są dwa sposoby tutaj przypywane, ale są takie te dziurki, zobaczcie, tu są dziurki, tak jak do sól, i tutaj mamy takie wysypywane same. Wiesz, ile to sypać? Wiem. Żeby zakryć wszystko. Mieszaj mieszankę z olejem. I trochę oleju. Jak będzie potrzebny olej będzie, to się pójdzie do magazynu. Łyżki mi nie przyniosła. Łyżka? Kazali wymieszać oleja. No to chcesz? Zaraz, poczekaj. No to taki potyk, który się upiecze w klasterkach na patyku. Jak on już jest troszkę wędzony, to się upiecze. Nie trzeba na patelni. Boże, ile to... Tyle mi kazał. A lubisz takie, no, żeby było mocne? No, lubię, ale żeby... To byś nie przesadził. Dla Bartka wszystko. Chłopcie nie... Bo Bartek powie, że za ostre, bo często... Za mocne. To będzie jak... Dopiero. Nagrywa? No, nagrywam. To będzie fajny moment z tego. Potem na maila mi wyślę. Okej, wyślę ci. Ja na maila. Pan na robocie. No, wyślę ci później. Robocie czysty. Aby choroba do ciusia. Ale dobre. O, wow. Jest, bo... Wszyscy stają normalnie oczywiście, żeby napaść z jeszcze do tego. Dofi! Dofio! To pokaż psa, jak polują na mięso. A miska jakoś będziesz miała, żeby to przesunął bardzo ten, żeby przenieść na drugie miejsce? No będę miała, no to się schowa do pojemnika jakiegoś już. Śralalala, majtki śrutu. Gdzie idziesz? A po co? Po oranżatę, co chciałaś. A nie wiem, jak później sobie pojadę do Biedronki. Co? Po kaszankę sobie pojadę. To trzeba ten kąsek wejdzie w delikatesę. No dobra, no to weź jakąś kaszankę. Nie, to sądzę, to tylko kiszka się. Dobra, niech już będzie kiszka, no. Chłop ze wsi jestem.
Mówię to po wiejsku samo. Tofi! Idę ja, mi stan. Zabij mi oka jest to. Na kogo pani jest to? Oni tu sami przyszły. A jest tu jakieś picie? Nie ma. A kupisz? Ja nie dzisiaj. Nagrywasz cały czas? No, nagrywam na cały czas. Dobra, dziękuję, Bóg zapłać. Jak mi mówisz, żebym przerwała, no to przerywam i dalej włączam. A ja wlobek jestem. Mówię, nie umiem gotować i nie zagotować. Tak, tak, się opierdzieli tym bekonem. Byłem ostatni jeden. Ten bekon mi tak w pamięci utknęło. No. Kumpla jadłem. Cena jak hamburgery robi. Mhm. Akurat. Czasem kazie mnie cena. Lubisz? Nie jadłam kaszanki ziemniaczane, albo jadłam. Już nie pamiętam. Lubię zapchać ten kanał. Lubimy na ostro. No. To robi pies. Ty nie możesz, bo ty jesteś na diecie. Ile tej przyprawy wsypuje? To ja zjem tyle. Ja lubię takie. Jak oni tego poczku. A ty nie możesz tyle jeść? Nie ruszą. Jak nie ruszą, to ja wszystko zjem. Dobra. Dobra. Jeszcze jedno zostało. Upackane ręce mam, ale rękawiczki gastronomiczne by się przydały, takie specjalne przeznaczone do mieszania gołymi rękoma. Ale bardziej gastronomii się gołymi rękoma się robi. Bo mam wystąpienie gastronomiczne. No właśnie. Po cukierniku jestem, miałem jeszcze na kucharza ich, ale... Jakoś mi się odechciało, ile lat można się uczyć, bez serwy. Bo potem tak człowiek, potem po szkole tak zapomina. Zgadza się, Milu? No, zgadzam się. Bym się nauczył i tak bym zapomniał. Trochę oleju trzeba tutaj wziąć. No okej. Ale włączę. Albo na Instagrama wyślę. Ja sobie pobiorę. Ja już Instagrama nie mam. Dlaczego? Bo mi zablokowały konto. Za co? Kupię. Nie wiem. A ten nowy Facebook jak masz, to co z tym nowym? A to tym nowym to ja mam. A po co ci nowy? Bo musiałam nowe konto założyć. A dlaczego? Bo tamte mi zablokowały. Też na Facebooku? No. Ej, what? Ja mam od roku 2013 roku, a nigdy mi w życiu nie zablokowali. No widzisz, a mi zablokowały. A co ty zrobiłaś, bana została? Nie wiem. Chyba nie zaczyna była. No, tak. W tym roku. Widzę tam, że coś z regulaminem złamałem. Mi raz zablokowali konto na YouTubie, ale odblokowali po miesiącach. No. Bo jak tam...